Cześć, witam kosmicznych żeglarzy. Na początek zachęcam do subskrypcji kanału i followa na Twitterze. A także zapraszam do grup na Telegramie. Wszystkie linki znajdziesz pod tym filmem. A ja mam dla Was dzisiaj krótkie newsy z kosmos ekosystemu. Także zapraszam serdecznie. Pierwsza rzecz, dosyć mocny punkt programu. Coś, co otwiera furtkę i duże możliwości. Chodzi o przesyłanie natywnego USDC na kolejną sieć, na kolejną dużą sieć. Chodzi o Solana. Mamy teraz połączenie pomiędzy tymi dwoma systemami, czyli Kosmos i Solana, i to natywne USDC możemy przesyłać. Na chwilę obecną działa tutaj IBC Fan. Znakomicie to działa, bo sobie przetestowałem przed chwilą. Wskazujemy sobie to USDC, na jaką sieć ma trafić. Oczywiście nie musi to koniecznie tak jak u mnie, to jest na Osmosis. Natomiast chodzi o. O to, że to natywne USDC zostaje przesłane i koszt transakcyjny to jest 1 dolar plus. W bardzo niskie fee, czyli 0,02 centa. Także niskie fee, niskie fee transakcyjne i przede wszystkim to wszystko płynnie, elegancko chodzi. Wkrótce podejrzewam, że zostanie również tutaj dodane do CCTP Money, gdzie jest tylko dedykowany natywny USDC na różne sieci. Możemy sobie przesyłać, tu jeszcze solany nie ma, ale myślę, że to wkrótce zostanie dodane. Natomiast tutaj IBC Fan od Skip Protokol serdecznie polecam przetestować, sobie sprawdzić. To otwiera naprawdę. Dużą furtkę możliwości, jeżeli działacie na różnych ekosystemach, a Solana to jest taki ekosystem, gdzie na pewno sporo osób sobie też działa i przesyłanie środków w postaci natywnego USDC jest mega, ale to mega wygodne. Sprawdźcie sobie IBC. Fan. Lećmy dalej. Dwa nowe projekty, które od jakiegoś czasu są, ale zachęcam do tego, żeby sobie je obserwować. Pierwszy projekt to jest Initia. Tu jest narracja roll-upów. Oni się tutaj budują, także zachęcam do tego, żeby sobie dodać ich socjale i tutaj na bieżąco sobie to obserwować. Czyli projekt Initia XYZ. Z, tutaj stronka jest taka że jasna podpinam wam stronę pod filmem. Kolejny projekt to jest projekt Union, projekt który umożliwi nam przesyłanie środków naszych na różne sieci tutaj i widzimy, że tutaj dodany jest Nobel, dodana jest Celestia, mamy Ethereum, mamy Movent Labs Także tutaj się sporo dzieje. Oni nawiązali kilka współprac. Tutaj dedykują, że to będzie działało 60 razy szybciej niż te tutaj protokoły, których też pod spodem na pewno korzystaliście. No i tutaj mamy nawiązanie partnerstw. Mamy partnerstwo ze Scrollem ZK. Konsensus, Secret, Skip Protocol, Movement Labs, Noble Partnership, no i mają tutaj, mają tutaj fundusze w postaci 4 milionów, także to się dosyć też ciekawe prezentuje. Union sobie tutaj obserwujcie. Zachęcam również do dodania sobie, jeżeli macie na to czas i chęci, zapisania się na whitelistę do testnetu Mantra. Mantra to jest token OM, który będzie dla stakerów, A tomar. nie wiemy jeszcze, kiedy konkretnie ten zrzut będzie, natomiast jest tutaj możliwość również zapisania się na white listę ich testnetu, dodajecie adresy i czekamy spokojnie, jak ten testnet tutaj nam ruszy. To jest druga partia, wcześniej wiele osób się zapisało, zostało to zamknięte, w tej chwili został ten testnet, to te zapisy na white listę otwarte ponownie, czyli mantra, to też może być duża rzecz. Lećmy dalej, wkrótce również powinien być zrzut od Solar Chain, przypominam, że tutaj łapiać się będą osoby, które posiadają Atoma, posiadają Celestie w stakingu i posiadają akaż Czekamy tutaj na więcej informacji dotyczących jak, jak będzie, jaki będzie podział i ewentualnie informacje o tych minimach, które tutaj będą nas uprawniały do tego zrzutu, także obserwujcie również Sorar Chain. Jeżeli ktoś działał na CoinHall, tutaj można było robić operacje wewnątrz kosmos ekosystemu, to jest też taka stronka, może rzadziej odwiedzająca, Znana przez nas, ale może ktoś korzystał akurat z niej, no to tutaj macie sekcję hall na górze, zostało to dodane. Tutaj wyświetli wam się, jaki wolumen żeście mieli, no i spodziewany jest airdrop tokena, właśnie hall. Nie wiadomo, jakie będą kryteria, jaki obrót wymagany i jaka pula tych tokenów zostanie przyznana, natomiast to jest świeża sprawa, więc tutaj możecie ewentualnie sobie zajrzeć, zobaczyć, jaki mieliście wolumen i czekać na tego airdropa. Są spekulacje również, że ci, co korzystali z TFM, ten TFM gdzieś. Wam też polecałem można było sobie przerzucać tutaj środki na kosmos ekosystemie. Tutaj prawdopodobnie również może być airdrop spodziewany. Lećmy dalej, jeżeli chodzi o airdropy. Jeszcze jeden airdrop na kosmos ekosystemie. Wiele tokenów się będzie tutaj łapało. Chodzi o sputnika, taki stake drop, kilka kategorii, które się tutaj będą łapały i kategoria chodzi o kosmos ekosystem. Zajrzyjmy i zobaczmy, ile tokenów nam się tutaj łapie, ile sieci. Są kryteria rzecz jasna rozbudowane, więc tutaj może Wam wrzucę ten link również pod filmem, ale zobaczcie, Akasz, Cosmos Mamy nawet bota Dimension. I wiele, wiele innych tokenów w Osmosis. Co ciekawe, nawet Source Protocol, czyli ten token, który takie wysokie AP Warma i ten niektórzy z Was sejkują, również się tutaj na ten sygnał będzie łapał. Ale jeszcze jest jedna ciekawostka. Ja o tym Sputniku Wam bardzo dawno mówiłem, bo to chyba ze dwa lata temu wspominałem o tym, że kiedy wszystkich tokenów na Osmosis nie było, można korzystać było z tego Sputnika i jakieś małe ilości potrzebne do jakichś transakcji korzystać właśnie z tego Sputnika za pomocą. Telegrama. Pamiętam, że ja to robiłem nawet, ale nie wiadomo, czy będę się łapał. Można było za pomocą stronki dedykowanej, ale tutaj Twitterka trzeba było podpiąć albo za pomocą bota na Telegramie. Jeżeli ktoś korzystał, być może ten signal również dla nas tutaj wpadnie. Ja kilka transakcji pamiętam, że zrobiłem. To były jakieś małe sumy, natomiast wiem, że tutaj z tego korzystałem. Pytanie, czy aż tak daleko wstecz oni będą sięgać, jeżeli chodzi o robienie migawki tutaj pod ten stake drop. To jest token Signal. Nie mylić z signalem, który gdzieś już wcześniej, bardzo dawno był, to jest projekt inny, token właśnie dedykowany od Sputnika. Lećmy dalej. Jeszcze taka ciekawostka dla Was. Został dodany płynny token Chihuahua. No i za, możecie rozważyć sobie wrzucenie tego płynnego tokenu Chihuahua z uwagi na to, że jest dosyć wysoki procent. Tutaj P-Stake Finance, czyli platforma, która proponuje nam Liquid Staking, właśnie nam coś takiego umożliwiła. Dlaczego mówię, żeby rozważyć to? Ponieważ Chihuahua od już od jakiegoś czasu nie ma wysokiego APR. Na początku ono było wysokie, ale stopniowo z biegiem czasu rzecz jasna ono spadało. I w tej chwili, jak zerkniemy sobie tutaj na listę mamy mamy informację, że APR jest na poziomie 19%. Natomiast y, wykorzystując płynny staking do tokena Chihuahua, y, zwróćcie uwagę na platformie y, Dexter Zone, tą platformę też Wam kiedyś pokazywałem, y, y, mamy. Pulę płynności, która tutaj funkcjonuje. Sekundę, niech ona się tutaj załaduje. Zwróćcie uwagę, że jest właśnie ciłała do STK ciłała, czyli do tego płynnego tokena. I w tej chwili ta pula płynności ma, daje nam tutaj 138% APR. Więc na jakiś krótki okres czasu, żeby tokeny nie leżały, jeżeli macie w stakingu, tylko macie je luźne, no to można się tutaj pokusić ewentualnie o dodanie sobie do tej puli płynności, żeby jakieś procenty wyższe z tego tytułu. Czerpać. No i to w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o te newsy, takie szybkie newsy dla Was dzisiaj miałem. No, ten mościg mi bardzo tutaj powiem Wam leży, odpowiada. To jest duża furtka, jeżeli chodzi o natywny USDC, przesyłany pomiędzy dużymi ekosystemami, na których wiele osób działa. To jest naprawdę mega, mega rzecz, mega ułatwienie. No i kapitał płynący z jednej strony w drugą stronę to jest moim zdaniem duży, duży profit, który w kosmos ekosystemie otwiera kolejną furtkę. Dla nas. Tyle z mojej strony, dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału i zapraszam, rzecz jasna, do kolejnych. Dzięki, cześć.